Warzywa inaczej, czyli pasty warzywne. Warzywa i owoce zgodnie z zaleceniami talerza zdrowego żywienia powinny stanowić większość naszej rodzinnej diety. Powinniśmy spożywać minimum 400 gramów każdego dnia, z czego 3/4 powinny stanowić warzywa, a 1/4 owoce. Pamiętajcie, im więcej warzyw i owoców, tym lepiej. Czy wiecie, że na świecie jest około 250 gatunków warzyw, z czego około 50 spożywanych jest w Polsce? Starajcie się, by warzywo było w każdym waszym posiłku. Doskonale je urozmaici. Przygotowujecie śniadanie i myślicie, że jedyny sposób na wykorzystanie warzyw to po prostu położenie ich na kanapce? Otóż nie. Proponujemy pasty warzywne. Dlaczego warto? Pasty warzywne to większa różnorodność na kanapce. Prosty sposób na zwiększenie ilości warzyw w diecie. Ciekawsze doznania smakowe. Dobry zamiennik wędliny na kanapce. Pamiętajcie, raz przygotowana pasta wystarcza na kilka dni. Inspiracja. Pasta kanapkowa z burakiem. Składniki to 1 szklanka ugotowanej ciecierzycy, 1 średni burak, 5 łyżek ziaren sezamu, 2 łyżki oliwy z oliwek, 1 ząbek czosnku, sok z połowy cytryny i przyprawy, 1/4 łyżeczki pieprzu czarnego, szczypta soli. Jak przygotować pastę? Musicie obrać buraka i pokroić na ćwiartki. Upiec w naczyniu żaroodpornym w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 50 minut. Uprażyć na suchej patelni ziarna sezamu. Przełożyć wszystko do wysokiego naczynia, dodać oliwę z oliwek i zblendować na gładką masę. Dodać ciecierzycę, buraka, czosnek, sok z cytryny, przyprawy i ponownie blendować na gładką, kremową masę. Smacznego!